dialogowi na temat wymiaru sprawiedliwości, to odkryjemy, że ten dialog prowadzi minister sprawiedliwości z korporacjami prawniczymi. Najgorętszy dialog jest na linii minister sprawiedliwości, a sędziowie, reprezentowani tak nieformalnie przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja, które w zasadzie no, pełni rolę takiego związku zawodowego. Sędziowie nie mogą zakładać związków zawodowych, to stowarzyszenie ich reprezentuje. Natomiast interes nasz, społeczny, obywatelski, nie jest w tym dialogu uwzględniany. Jest oczywiste, że za tymi dwoma dyskutantami stoją pewne interesy. No, minister sprawiedliwości, który ma ciężkie życie w swoim resorcie, jest to takie ministerstwo, w którym najdłużej trwa kadencja. Przeciętny minister sprawiedliwości w Polsce wytrzymuje na swoim stanowisku, kto z Państwa wie, około roku. Taką mamy średni czas życia ministra sprawiedliwości. On reprezentuje pewien interes partyjny. Z drugiej strony sędziowie bardzo kompetentnie i w sposób taki bardzo skuteczny reprezentują swój interes korporacyjny. W efekcie nie ma tam nas, nie ma tam państwa, nie ma tam państwa siedzących tu na sali, nie ma w tym dialogu obywateli. Przykład tego, to zjawisko prowadzi do czegoś, co nazywamy alienacją sądownictwa. Ten termin alienacja tutaj się powtarzał wielokrotnie. W wymiarze sprawiedliwości to zjawisko dokładnie tak samo zachodzi jak wszędzie i przykładem tego może być ostatnia dyskusja na temat likwidacji małych sądów rejonowych, czy też zreformowania ich, aby stały się wydziałami zamiejscowymi większych sądów. Zauważmy, jakie są argumenty. Minister sprawiedliwości mówi, zrobiliśmy analizy, zlikwidujemy tylko nasz projekt, nasza zmiana nie doprowadzi do zmniejszenia prawa do sądu osób mieszkających w małych miejscowościach, prawda? Tymczasem lokalne środowiska, przedstawiciele samorządów czy działacze nie zgadzają się, prawda? Z drugiej strony sędziowie, kiedy chcą zaprotestować, nie odwołują się do tych wartości, jaką jest lokalna społeczność i prawo do sądu. To, że ten sąd w małym mieście często jest takim no, ważnym elementem życia tego miasteczka. Sędziowie na to odpowiadają, to my będziemy przechodzić w stan spoczynku, prawda? Jest to myślenie w kategoriach własnej korporacji. Przynajmniej taki jest jeden z pomysłów na protest, prawda? Bo jedna z gwarancji niezawisłości sędziowskiej mówi o tym, że sędzia nie może bez własnej zgody zostać przeniesiony do innego sądu, może odmówić przejść stan spoczynku i sędziowie gdzieś tam jako jeden z takich środków w tym konflikcie chcą tego, czy dyskutują o tym, czy przypadkiem nie warto by było tego argumentu użyć. Nie znajduje w tej dyskusji jakiegoś uwzględnienia interesów mieszkańców czy ludzi, którzy przez te sądy są sądzeni. Jak my postanowiliśmy na ten problem odpowiedzieć? I mamy świadomość, że ta odpowiedź nie jest pełna, nie uzdrowi wszystkiego, nie rozwiąże większości problemów, natomiast może coś zmienić. Nasze rozwiązanie to jest zachęcenie ludzi do tego, by wrócili do sądów. Mówię wrócili, ponieważ obecność publiczności w sądach niegdyś była sprawą oczywistą. W czasach przedtelewizyjnych czy przedwojennych chodziło się do sądów, żeby posłuchać, jak tam sprawa sąsiadowi idzie, prawda? Żeby był temat do dyskusji. W czasach PRL-u na procesach działaczy solidarnościowych czy działaczy robotniczych wielokrotnie zbierała się publiczność, żeby wyrazić swoje poparcie i też w jakimś sensie patrzeć temu sądowi na ręce, prawda? Okazywać pewną solidarność z ludźmi, którzy są sądzeni. Dzisiaj w sądach publiczność nie bywa, przynajmniej bywa rzadko. Oczywiście inną kategorią są sprawy jakieś głośne, sprawy ludzi z pierwszych stron gazet, ale i tutaj zwraca się uwagę na to, że ginie zawód dziennikarza sądowego, kogoś, kto znając procedurę będzie w stanie rzetelnie zrelacjonować, o co w danej sprawie chodzi i przedstawić opinii publicznej to, co się dzieje na sali sądowej w sposób jakiś wyważony i rzetelny. Więc to, co my chcemy zrobić, to
Jest to też pomysł zagraniczny. Tutaj tam dyskutowano było to zagadnienie, czy import pomysłów gdzieś z zachodu ma sens, czy nie ma sensu. My postanowiliśmy przyjąć tą, czy posługiwać się czasami tą angielską nazwą Courtwatch z tej racji, że jest to ruch szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich. W Stanach Zjednoczonych w zasadzie każdy sąd w każdym hrabstwie ma swoją courtwatchową organizację, w której często udzielają się seniorzy, którzy po prostu przychodzą tam, bo jest to ich sąd, ten sąd sądzi naszych ludzi, mieszkańców tego hrabstwa, my chcemy wiedzieć, jak ten sąd pracuje. I postanowiliśmy taką organizację założyć tutaj. Co robimy? Przygotowujemy obserwatorów. Kto to są ci obserwatorzy? Obserwatorzy to nie są profesjonaliści. Obserwatorzy to nie są prawnicy. Wyszliśmy z założenia, że prawnicy na temat sądownictwa dyskutują wystarczająco dużo i oczywiście niech dyskutują, bo to profesjonalne spojrzenie jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast brakuje spojrzenia obywatelskiego, brakuje spojrzenia z perspektywy obywatela, który niekoniecznie zna się na procedurze, niekoniecznie wie, o co w tym wszystkim chodzi, ale dla którego te sądy zostały powołane. I stąd pomysł, żeby zaangażować w to działanie ludzi, którzy dla których będzie to być może pierwsza okazja, żeby do sądu się wybrać, okazja, żeby ten sąd poznać. Ludzi, którzy nie rozumieją wszystkiego tak jak insidersi, powiemy, natomiast ludzi, którzy dadzą nam pewien obraz takich bardzo prostych mechanizmów, które w sądach się dzieją i pozwolą nam przyjrzeć się, jak to wygląda z perspektywy obywatela. Ci nasi obserwatorzy, my ich szkolimy na bardzo podstawowych, prostych szkoleniach. Wspomniany tu był temat, takie zagadnienie, że ludzie są leniwi. Ludzie, kiedy roztoczymy przed nimi wizję zaangażowania wymagającego od nich kilku godzin tygodniowo, czy poświęcenia się jakiejś sprawie bardzo głęboko, to ludziom jest bardzo ciężko w to wejść. My próbujemy im zaproponować działanie bardzo proste. Przyjdź na szkolenie, poznaj podstawowe terminy związane z wymiarem sprawiedliwości, dowiedz się, co to jest wokanda, dowiedz się, że sędzia nosi łańcuch, a prokurator togę z żabotem w kolorze czerwonym, żebyś mógł go odróżnić. Idź na parę rozpraw, zobacz, jak to działa. Przyjrzyj się, jak to wszystko wygląda. To, że działanie obserwatorów nie jest trudne, nie wymaga od nich jakiegoś wielkiego wysiłku, zaowocowało ich taką dosyć dużą, liczną odpowiedzią. Filip będzie opowiadał o tym, ile osób udało nam się do tego projektu zaangażować, bo z jednej strony jest to coś prostego, coś, co każdy może zrobić, a z drugiej strony jest to coś, co zaspokaja ich ciekawość. Program studiów prawniczych, przynajmniej dla studentów z pierwszego, drugiego roku, jest tak skonstruowany, że oni nie bardzo wiedzą, jak prawo funkcjonuje w praktyce i dla nich fantastyczną okazją jest to, że przyjeżdżamy z tym szkoleniem, przekazujemy im wiedzę, którą oni prawdopodobnie już i tak posiadają, ale dajemy im tą motywację, to teraz idźcie i popatrzcie, jak te rozprawy wyglądają. I okazuje się, że prawnicy, dla nich to jest wielkie wow, że mogę iść do sądu nagle, bo jeżeli nikt z nich nie wpadł na ten pomysł samodzielnie, a to się rzadko zdarza, no to dostają od nas tą motywację, idą do sądu i patrzą, jak on działa. I to jest jakieś ciekawe zagadnienie dla nich. Ci nasi obserwatorzy chodzą sobie do tych sądów wyposażeni w nasze formularze, które na szkoleniu takim dla obserwatorów pokażemy tym z Państwa, którzy będą zainteresowani po zakończeniu tej prezentacji. Formularze mamy dwa. To jest jeden dotyczy infrastruktury sądu, gdzie zadajemy pytania o znaczenie budynku, o dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, o to, jak ochrona traktuje osoby wchodzące i tego typu kwestie. A drugi kwestionariusz dotyczy przebiegu rozprawy. Spóźnienie, zachowanie sędziego wobec stron i innych osób na sali, ograniczanie dostępu do publiczności, inne szczegółowe zagadnienia, o tym też Filip opowie. Te formularze nasi obserwatorzy przekazują na naszej stronie internetowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie, siedząc za biurkiem, koordynować ten projekt w skali ogólnopolskiej. Te dane zbieramy, publikujemy raporty roczne, tutaj zaprezentuj Filipie,
tak to wygląda. Niestety warunki finansowe są takie, że nie możemy się zbyt licznie nimi dzielić, natomiast ten raport jest dostępny na naszej stronie internetowej. To jest już drugi raport, taki ogólnopolski raport publikujemy co roku. Prócz tego w tych miastach, gdzie obserwacji było dużo, gdzie wyciąganie pewnych wniosków jest uprawnione, spotykamy się z prezesami sądów, rozmawiamy o wdrażaniu rekomendacji, przygotowujemy też raporty szczegółowe, gdzie pojawiają się nazwiska sędziów, którzy się szczególnie spóźniają lub szczególnie dobrze prowadzą rozprawy, bo to na to również obserwatorzy zwracają uwagę. Natomiast nie robimy tego w raporcie ogólnopolskim, dlatego że nie widzimy swojej roli jako tropicieli jakichś tam wykroczeń, nazwijmy to sobie, popełnianych przez sędziów, chwytania ich na gorącym uczynku itd., itd. Nie chcemy wprowadzać takiej atmosfery. Raczej zależy nam na tym, żeby naświetlać pewne problemy systemowe i pokazywać pewne miękkie możliwości ich rozwiązania, bo bycie organizacją, która koncentruje się na proponowaniu kolejnych rozwiązań prawnych, rozwiązań systemowych, zwiększenia kontroli administracyjnej, no raz, że może być nieefektywne, ponieważ sędziowie skutecznie się przed taką kontrolą administracyjną ze strony ministra sprawiedliwości bronią, ale dwa, że no wychodzimy z założenia, że lepiej porozmawiać i ustalić, co można robić lepiej niż wchodzić w kolejne nakazy, zakazy. No i w skrócie te działania szkolimy. Nie było nas jeszcze w Łodzi, z czego się bardzo cieszymy, bo Łódź jest takim jedynym dużym miastem, gdzie nie mamy specjalnie obserwatorów. Szkolimy studentów, staramy się wchodzić w kontakty z uniwersytetami trzeciego wieku. No, żeby być obserwatorem, trzeba mieć ukończone 18 lat, nie nosić ze sobą broni do sądu i przychodzić w stanie trzeźwym, no nie uwłaczającym powadze, bo to się może kończyć grzywną. No ale inny taki warunek nieformalny jest taki, że trzeba mieć na to czas w dni powszednie, w godzinach przedpołudniowych, wtedy kiedy sądy orzekają. Stąd taką dużą grupą są studenci. Socjolodzy, prawnicy, czy przyszli prawnicy. Ta rola edukacyjna jest, myślę, nie do przecenienia i my w toku trwania projektu dopiero zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji, bo to mamy salę pełną młodych prawników, przyszłych prawników, ludzi, którzy za moment będą sędziami, adwokatami i tak dalej, będą rozumieli, jak ten świat funkcjonuje od zewnątrz i my im gdzieś tam na wczesnym etapie tej edukacji, bo to często jest pierwszy, drugi rok, mówimy, spójrz na to jako obywatel. Postaw się w roli osoby na wózku. Zobacz, czy te trzy schody, które dla ciebie nie są problemem, czy przypadkiem nie będą problemem dla osoby starszej, prawda? I gdzieś tam mamy nadzieję, że w długoletnim okresie będzie to miało wpływ na postrzeganie przez tych ludzi swojej pracy. Szkolimy o stronie internetowej, wspominałem. To jest bardzo prosta strona, natomiast jej jakby najważniejszą częścią, której nie widać po... To jest www.courtwatch.pl, najważniejszą, no tutaj niespecjalnie Państwo dużo widzicie, najważniejszą, choć ukrytą dla oczu laika, jej częścią są możliwości, są formularze, możliwości wprowadzania danych z obserwacji. Tych obserwacji przez dwa lata nasi obserwatorzy zrobili 8,5 tysiąca w tej chwili w całej Polsce, więc to jest, no możemy z dumą powiedzieć, największe tego rodzaju badanie, jakie w ostatnim czasie przeprowadzono. Staramy się z dużą pompą, nie ukrywam, organizować coroczną konferencję po to, żeby nagłośnić problem. Tu mamy zdjęcia z zeszłorocznej konferencji, tam widać między innymi znaną zapewne łodzianą sędzię Annę Marię Wysołowską, która ma niesamowite zasługi, jeśli chodzi o popularyzację wiedzy o wymiarze sprawiedliwości, bo oprócz znanych programów telewizyjnych, to jest sędzia, która zainicjowała program wizyt w sądach dla uczniów klas szkół średnich. Także cały ten postulat otwartego sądownictwa dostępnego dla obywatela gdzieś tam znajduje w niej pewne uosobienie, co powoduje, że od czasu do czasu jesteśmy wspominani w mediach. Co dla nas jest ważniejsze, to nie to, że jesteśmy wspominani w mediach, ale to, że dzięki temu jesteśmy komentowani przez sędziów, że ten raport zaczyna do nich docierać. Często oczywiście ta recepcja jest krytyczna,
Często ta krytyka jest konstruktywna i pozwala nam udoskonalać naszą metodę. Filip o tym też opowie. Zmodyfikowaliśmy przykładowo nasze narzędzie, za pomocą którego badamy te sądy, właśnie pod wpływem rekomendacji ze strony sędziów wypowiedzianych gdzieś tam na forum internetowym zupełnie anonimowo. Okazało się, że były to bardzo cenne uwagi, dzięki którym zebrane w tym roku monitoringu dane były znacznie dokładniejsze. No właśnie, rezultaty. O rezultatach opowie Filip. Postaramy się w telegraficznym skrócie przedstawić to, co udało się dzięki takiemu działaniu ustalić, jaką wiedzę mamy, jakiej wiedzy nie mamy. Ważne jest to, że tak jak wspomniałem na początku, projekt nie jest idealny i nie dostarczy obrazu sądownictwa całościowego. Obserwator, który wchodzi na salę rozpraw, nie dotrze za kulisy. Nie zajmie się tymi sprawami, którymi zajmą się formalne procedury dyscyplinarne. Nie będzie miał wiedzy na temat obiegu akt na przykład, czy też przypadków ich zaginięcia, prawda? Natomiast dlaczego warto obserwatora posyłać? My traktujemy to tak, że nie jest to interwencja, że przez 3 lata ci ludzie będą chodzić do tych sądów, sądy się naprawią, jak już będą naprawione, to ci ludzie już nie będą chodzić do sądów. My wychodzimy z założenia, że aby te sądy w ogóle funkcjonowały prawidłowo, konieczne jest ciągła obecność publiczności, po prostu. Ciągłe budowanie tej świadomości, że społeczeństwu zależy na tym, czym się sądy zajmują, że społeczeństwo jest zainteresowane, prawda? Jeżeli ktoś działa lokalnie i bywa na spotkaniach Rady Miasta, może działać akcyjnie, załatwiłem swoją sprawę, która była dyskutowana na tej Radzie i więcej się tam nie pojawię, ale jeżeli chcemy budować stałe partnerstwo na przykład z miastem jako stowarzyszenie, pojawiamy się tam regularnie. Podobnie traktujemy kwestie wymiaru sprawiedliwości. Nie jest tak, że interwencja załatwia sprawy, wymiar sprawiedliwości staje się cudowny, tylko stała obecność publiczności, stałe uświadamianie, że praca sędziów jest ważna i my się jej przyglądamy. My ją szanujemy, bo to jest ciężka praca, ale też jesteśmy krytyczni. To jest pewien ideał, który byśmy chcieli osiągnąć. Proszę Państwa, to ja w czasie, kiedy mój kolega Michał będzie próbował okiełznać te technologiczne tutaj cuda, chciałbym po pierwsze podziękować, że mamy okazję na tak znamienitym forum zaprezentować naszą działalność. Chciałem powiedzieć skromną działalność, bo tak się zazwyczaj mówi, ale no właśnie ona nie jest tak do końca, dziękuję, taka aż skromna, bo jak Państwo tutaj zobaczycie tych naszych obserwacji, czy tych naszych dokonań jest całkiem sporo, ale o tym za momencik, ja tylko w ramach syntezy tego, co powiedział Michał, chciałem tylko powiedzieć, że no, działalność fundacji jest unikalna z tego względu, że ona w bardzo prosty sposób łączy w sobie 3 niezwykle ważne wymiary. Podstawowym wymiarem jest wymiar oczywiście monitoringu pracy sądów i sędziów, to znaczy sędziowie po prostu i sądy w ogóle szerzej mają świadomość, że ktoś obserwuje ich pracę. Drugi wymiar to jest wymiar poznawczy, czy inaczej mówiąc badawczy, to znaczy gromadzenie ogromnej liczby danych. To właśnie ten wymiar będzie tutaj Państwu zaprezentowany, wycinek jego oczywiście, dzięki właśnie wymiarowi badawczemu możemy weryfikować ogromną liczbę stereotypów i ogromną liczbę jakichś funkcjonujących powszechnie przekonań na temat sądów. Tutaj cytując, pan Marek Lewandowski użył sformułowania nasze zasrane sądy. No właśnie o to chodzi, że my to sprawdzamy po prostu, czy one są faktycznie takie czy nie. Dlatego właśnie ogromna liczba obserwacji w ogromnej liczbie sądów dokonana przez ogromną liczbę obserwatorów. Żeby już przejść do konkretów, aha, jeszcze tylko powiem, trzeci wymiar, bo tego nie dokończyłem, trzeci wymiar to jest wymiar równie ważny, mianowicie edukacyjny i powiedzmy aktywizacyjny, to znaczy młodzi ludzie się dowiadują dużo na temat tego, jak funkcjonuje jedna z najważniejszych instytucji
w demokratycznym państwie. Znaczy zakładamy ideą, która nam przyświeca przede wszystkim, jest to, że sąd to jest instytucja niezwykle ważna i setkom tysięcy obywateli po prostu potrzebna do rozstrzygania rozmaitych sporów. Także osobom prawnym oczywiście. I chciałbym tylko sprostować pewną rzecz, która się pojawiła na wstępie. Mam nadzieję, że nie rozczaruję zbytnio Szymona Surmacza. Znaczy, my właśnie tutaj nie robimy rewolucji. To znaczy, my wychodzimy z innego założenia, że chcemy stosować pewną pracę u podstaw. To jest pewnego rodzaju raczej pozytywistyczne podejście. To znaczy, chcemy powoli, żmudnie zbierać dane, powoli obserwować sędziów i dzięki temu zobaczyć, jaki kształt nam się wyłoni tego sądownictwa z tych wszystkich obserwacji. I jednocześnie możemy obserwować, jak korporacja się broni. Bo proszę Państwa, to jest oczywiste, że korporacja każda, ta myślę w szczególności, no nie zawsze ma ochotę wszystko o sobie ujawniać, w związku z tym broni się w dużej mierze przed działaniami, które powiększają tą transparentność, ale to już są szczegóły, na razie do nich nie będziemy przechodzić. No więc jak Państwo widzicie, w pierwszym roku monitoringu, bo ten monitoring trwa już 2 lata, w monitoringu 2010-2011 obserwatorzy dotarli do 44 sądów, no i w 25 przeprowadzili minimum 15 obserwacji. Natomiast już w roku następnym, tym, który teraz jakby się skończył niedawno, sezonie, już dotarli do 113 sądów i w 43 przeprowadzili ponad 15 obserwacji, ponieważ my zakładamy, że żeby o jakimś sądzie coś powiedzieć móc więcej, to potrzebna jest po prostu liczba obserwacji minimum 15. Jeśli chodzi o obserwatorów, wolontariuszy, bo to im tak naprawdę, oni są jakby tą podstawą, tym podstawowym budulcem fundacji, nie my, czy nie, że tak powiem, prezes, którego tutaj akurat nie ma, pan Bartosz Pilitowski, ale właśnie obserwatorzy, ludzie, którzy chcą jakby zaangażować się społecznie. Ich było 160 w pierwszym roku monitoringu, a teraz w drugim roku było ich 381, zatem no, znacząca zmiana. Tutaj mamy liczbę obserwacji, jaka została przeprowadzona. Obserwacja, czyli po prostu pojedyncze pojawienie się w sądzie danego obserwatora z narzędziem, czyli z kwestionariuszem, który wypełnia, odpowiada na pytania, zadaje pytania rzeczywistości, którą ogląda. No i takich obserwacji w pierwszym roku było 2279, w drugim jest już ich ponad 5000, czyli jak widać dosyć mocno się rozwijamy dzięki wolontariuszom. Tutaj za pomocą symboliki macie Państwo przedstawione takie trzy główne wymiary problemowe, które w pierwszych latach naszej działalności zaobserwowaliśmy, jeśli chodzi o sądy. Oczywiście, podkreślam, to kolega Michał mówił, zaobserwowane oczami zwykłych, szarych obywateli. Ludzie, którzy, że tak powiem, ze środka korporacji krytykują nasze działania, oburzają się niewyobrażalnie, kiedy dowiadują się, że my nie jesteśmy w ogóle prawnikami, bo jak można mówić coś o sądzie, kiedy się nie jest prawnikiem, prawda? No a jednak można, dlatego że ten socjologiczny wymiar, taki etnograficzny powiedziałbym, czyli obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami zwykłych ludzi, którzy najczęściej pojawiają się w sądach, jest no, niezwykle ważny, bo to on pokazuje tak naprawdę, jak ludzie się czują w sądach. Więc te trzy podstawowe wymiary, jakie my, problemowe, jakie my zaobserwowaliśmy, to jest po pierwsze problem organizacyjny w pracy sądu, on jest tutaj za pomocą tego uroczego zegarka przedstawiony. Drugi wymiar problemowy to jest problem jawności i transparentności pracy sądu. No i trzeci, za pomocą tej wagi jest jakby zasymbolizowany problem jakby kultury i samej takiego zachowania podczas rozpraw sędziów. I jeśli chodzi o ten pierwszy wymiar, jego jakby najbardziej symptomatycznym objawem są spóźnienia. Spóźnienia oczywiście zdarzają się wszędzie, w każdej instytucji i ich nie można uniknąć całkowicie, to jest zrozumiałe, natomiast można mówić coś o skali tego zjawiska. Jak Państwo tutaj widzicie, ponad połowa rozpraw i posiedzeń, bo na posiedzeniach też mamy obserwacje, rozpoczęła się z opóźnieniem. Dokładnie jest to 54%, ponieważ sędziowie po pierwszej publikacji raportu strasznie mocno mieli pretensje do tego, że my w ogóle o tym mówimy, bo przecież spóźnienia pięciominutowe badać to jest jakiś absurd i że uzasadniali krytykę tym, że przecież
przesuwają się wcześniejsze rozprawy, więc to często jest nie z winy sądu. W związku z tym my zmodyfikowaliśmy nieco nasze narzędzie badawcze i podzieliliśmy spóźnienia na kategorie. No i wyszło z tego, że zdecydowana większość spóźnień jest po prostu spowodowana, jest po stronie sądu. Oczywiście jest też część spóźnień, które wynikają z przedłużania się poprzedniego posiedzenia, bądź spóźnienia uczestników, no bądź jeszcze jakieś inne, drobne, ale zdecydowana większość leży po stronie sądu. Jest, jeśli chodzi o drugi wymiar tej jawności, no to proszę Państwa, no, bardzo ciekawe są zawsze dla nas obserwacje tego, jak nasi wolontariusze, obserwatorzy są w ogóle przyjmowani na sali sądowej, ponieważ oczywiście każdy w Polsce ma prawo uczestniczyć jako publiczność w jawnych rozprawach. Oczywiście pomijamy te, które mają wyłączoną jawność, to jest oczywiste. Ale w jawnych rozprawach każdy może sobie wejść i oglądać i sędziowie potrzebują jedynie informacji, czy ktoś jest zaangażowany w spór w jakiś sposób, czy będzie później na przykład jako świadek się wypowiadał. Tylko to jest ta informacja, której musi udzielić sądowi. No ale zapisy zapisami, a jak wiadomo, praktyka często bywa różna. Tutaj będziemy Państwu prezentować cytaty z doniesień naszych obserwatorów. No i jedna z obserwacji zawierała taki właśnie cytat, jak pani sędzia zorientowała się, że jest to obserwator tej fundacji, no to zakomunikowała w sposób dosyć jednoznaczny, powiedzmy delikatnie, za drzwi. Taki komunikat się pojawił, więc no, można mieć pewne wątpliwości, czy to jest odpowiedni sposób komunikowania się z no, petentem sądu, czy osobą zainteresowaną sądownictwem, prawda? To jest natomiast druga rzecz, jeśli chodzi o jawność, rzecz, którą zaobserwowała nasza fundacja i ona ma absolutnie fundamentalny charakter. To znaczy kwestia, co się dzieje w przerwach między rozprawami albo posiedzeniami. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo często pełnomocnicy jakiejś strony, najczęściej mowa oczywiście o prokuratorach, to trudno ich nazwać pełnomocnikami, ale chodzi głównie o prokuratorów, zostają po prostu w czasie przerw z sędziami na sali, no i o czymś tam sobie rozmawiają, proszę Państwa. No rzecz teoretycznie wydawać by się mogło no, neutralna, zupełnie bez znaczenia, prawda, bo no, niech sobie rozmawiają. Zresztą sędziowie czy prokuratorzy najczęściej mówią, że no my przecież rozmawiamy, znamy się jeszcze ze studiów, więc rozmawiamy o sprawach prywatnych, o dzieciach, o wakacjach. No ale proszę Państwa, uczestnicy, którzy siedzą na korytarzu, tego nie wiedzą, nie mają pojęcia, czy być może sprawa, która akurat decyduje o ich dalszym życiu, nie jest właśnie, mówiąc brzydko, ugadywana, prawda? Nie wiedzą tego. Więc nawet jeśli sędzia z prokuratorem rozmawia o rzeczach zupełnie neutralnych, to sam fakt tego, że tak powiem podsądny widzi, że to się dzieje, może wywołać u niego zaniepokojenie. Więc w 86% sądów są przypadki właśnie takie, że prokurator bądź pełnomocnik przebywa w sali rozpraw, gdy pozostali uczestnicy muszą z niej wyjść, czyli mamy pewne wyjątkowe traktowanie. Oczywiście prokuratorzy tłumaczą się, że nie mają co zrobić z aktami, że musieliby gdzieś tam trzymać je na korytarzu, że nie chce im się jeść na przykład kanapek z oskarżonymi, bo takie też tłumaczenia były, no ale że przyjemniej się je kanapkę na przykład z sędzią, prawda? No oczywiście, zapewne, ale pytanie, czy jest to sytuacja, którą akceptujemy. Więc my takie rzeczy obserwujemy i myślę, że jest to bardzo ważna rzecz. Sytuacje takie zaobserwowano w przypadku 18% rozpraw karnych. Proszę Państwa, kolejne cytaty tutaj, jeśli chodzi o tą kulturę sądu. Jak widać na tym cytacie, jeśli starszy pan zapomniał, że do sądu zwraca się wysoki sądzie, no to natychmiast spotkał się z krzykiem, prawda, i z jakimś emocjonalnym, niekulturalnym zachowaniem sędziego. Zrozumiałe jest, że czasem podczas rozprawy sędzia musi przywołać podsądnych do porządku, jeśli zachowują się niekulturalnie, no ale niekoniecznie
taka drobna rzecz już wymaga takiej interwencji. Kolejny przykład, no mamy tutaj kluczowe zupełnie z punktu widzenia rozprawy słowo obwiniony, prawda? Tutaj po prostu oskarżony to jest słowo, które zostało użyte przez podsądnego, natomiast sędzia zwrócił mu uwagę w fundamentalny sposób i bardzo emocjonalny, że to jest obwiniony, prawda? Więc to zupełnie fundamentalne. Oczywiście ironizuję tutaj, bo to z punktu widzenia tak naprawdę przebiegu rozprawy ma drugorzędne znaczenie, no ale już się pojawiły emocje. Oczywiście, tak jak powiedziałem, my tutaj pracujemy, staramy się pracować u podstaw i nie sprzyjamy z góry założonej tezie, po prostu chcemy sprawdzić, jak jest. W związku z tym odnotowujemy również pozytywne przykłady, to znaczy sędziowie czasami ewidentnie wykazują się pewnym etosem, pewnym zachowaniem profesjonalnym, pewną pasją w działaniu i pewnym spokojem, jeśli chodzi o nerwy. I mamy tutaj też przykład takiego cytatu, że sędzia była bardzo profesjonalna, mimo tego, że oskarżony, który bronił się sam, często zadawał niepoprawnie sformułowane pytania. I że sędzia była cierpliwa i uprzejma. Więc my to oczywiście odnotowujemy. Kolejny taki przykład. No po prostu chcemy pokazać, jak jest, więc trzeba powiedzieć wyraźnie, że są również bardzo dobre zachowania sędziów. Więc to są te trzy wymiary takie ogólne, jeśli chodzi o problemy, jakie nasza fundacja zaobserwowała. Natomiast teraz chcielibyśmy Państwu zaprezentować pewnego rodzaju w formie takiej zabawnej gry planszowej. Ona się chyba nazywała Bieg po Sprawiedliwość, prawda? Jeśli w roboczych naszych tutaj nazwach. Więc to jest ten nasz człowiek, który przychodzi sobie do sądu, prawda? I w formie tej infografiki chcielibyśmy Państwu pokazać, jakie dane udało nam się zgromadzić. No więc widzimy, że w 21% budynków sądów obserwatorzy odnotowali utrudnienia w dostępie dla osób niepełnosprawnych. Czy to dużo, czy to mało? Niech Państwo ocenią sami. Natomiast wydaje się, że osoby, które poruszają się na przykład na wózkach, po prostu do niektórych sądów się nie dostaną. Na przykład, proszę Państwa, ten tutaj sobie ominmy na razie, bo mamy bardzo mało czasu, ale proszę się przyjrzeć temu zdjęciu. To jest budynek sądu. I teraz pytanie do Państwa. Gdzie znajduje się informacja dla niepełnosprawnych, jak się dostać do wewnątrz budynku? Jak Państwo sądzicie? No może, proszę Państwa, nie jest wewnątrz, ale jest dokładnie tutaj za tym kwiatkiem. To znaczy osoba niepełnosprawna, jeśli chce się dowiedzieć, jak wejść do sądu, to najpierw musi wejść po schodach, wejść za ten kwiatek, zmieścić się oczywiście, no i dopiero wtedy przeczyta, jak się można dostać tutaj, tak? No jest to pewien paradoks architektoniczny, tak bym go nazwał w uproszczeniu. Ale proszę Państwa, no takich absurdów w sądach trochę jest. Osoba niepełnosprawna na pewno by się z tego za bardzo nie śmiała, z tej sytuacji. Tutaj może prosty przykład, jakie fundamentalne, inaczej, jakie proste sprawy, proste niedociągnięcia też mogą mieć fundamentalne znaczenie. W Krakowie powstał nowy budynek, gdzie mieszczą się 4 sądy rejonowe, sąd okręgowy. Jakieś ciężkie pieniądze, nowoczesny budynek. I obserwatorzy zwracali nam ankiety, z których wynikało, że jedni pisali, że budynek nie ma utrudnień w dostępie dla osób niepełnosprawnych, inni wręcz przeciwnie. Zastanawialiśmy się, co to jest i ostatecznie jeden z nas był kiedyś tam w Krakowie, zajrzał do tego budynku, okazuje się, że jest przycisk, którym można sobie wezwać windę, ale on jest nieopisany, nieoznaczony, więc część obserwatorów, na ogół sprawnych, dobrze widzących ludzi, nie była w stanie zidentyfikować, do czego ten przycisk służy. No więc pisali nam, że budynek, że dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku jest utrudniony. No jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że osoba na wózku inwalidzkim również może tego przycisku nie znaleźć, a więc prosta sprawa, infrastruktura jest, pieniądze zostały wydane, to teraz jeszcze tą tabliczkę wyraźną tam może, szanowni Państwo, gdzieś tam przyczepcie, żeby po prostu ludziom było łatwiej. Także to są tego typu proste często zagadnienia. Tak, ale one utrudniają życie niektórym bardzo mocno. Przechodząc dalej, w naszej infografice mamy jakby nieodzownym, jak się wydaje, elementem przy wejściu do sądu jest pan bądź pani, choć
jakby wątki genderowe są tutaj dla nas ważne, ale częściej to są panowie jednak, ochroniarze, którzy powinni nas zatrzymać i przepuścić, mówiąc brzydko, przez bramkę wykrywacza metalu. No i jak się okazuje, według naszych obserwatorów, w 15% sądów nie posiada wykrywaczy metalu. Czyli można teoretycznie, mając złą wolę, wejść sobie z pistoletem, z bronią jakąś do sądu, no i się zostanie wpuszczonym. Tam, gdzie są wykrywacze, w 28% przypadków istniała możliwość ich ominięcia, czyli rzecz jest, ale nie jest używana, prawda? W 14% obserwacji odnotowano praktykę legitymowania wchodzących. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, dlatego że no, według przepisów absolutnie ochroniarz nie jest powołany do tego, żeby legitymować osoby wchodzące do sądów. Natomiast często wewnętrzne zarządzenia sądów są takie, że po prostu mają ci ochroniarze to robić. No i oczywiście taki ochroniarz Bogu ducha winien, on po prostu wykonuje to, co mu powiedziano, że ma robić. Natomiast on nie jest świadom tego, że przepisy wyższego rzędu mówią wyraźnie, że nie powinien tego robić, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby prawnej, teoretycznie, żeby legitymować na tym etapie ludzi wchodzących do sądu. Dalej, ponieważ nasza działalność skupia się na wielu różnych aspektach, czasami niektóre są kwitowane uśmiechem, no ale taka rzecz jak toaleta, proszę Państwa, w sądzie też jest ważna. No więc w 20% obserwacji infrastruktury sądu odnotowano problem właśnie ze znalezieniem toalety dla interesantów. No proszę Państwa, no jest to rzecz może banalna, ale ważna. W 20% przypadków w toalecie było brudno lub brakowało podstawowych środków higienicznych. To są takie właśnie rzeczy bardzo proste do zadbania, do jakby zorganizowania, a jednak w niektórych przypadkach się tego nie robi. Dalej, informacja, czyli rzecz jakby kluczowa w sądzie, to znaczy jeśli mamy jakichś zagubionych interesantów, no to oni chcą po prostu się czegoś dowiedzieć, prawda? I w 40% przypadków, czyli dwóch piątych budynków, obserwatorzy nie znaleźli żadnego biura obsługi interesantów, prawda? W 44% obserwacji odnotowano, że pracownicy sądu nie noszą identyfikatorów, więc nie wiadomo, kto kim jest, prawda? No oczywiście mamy to wszystko w szczegółach rozpisane. Jak widać, pewne tendencje miasta do 100 tysięcy rzadziej mają te biura obsługi interesanta. Miasta w przedziale 200 tysięcy, 400 tysięcy częściej, no i najczęściej miasta powyżej 400 tysięcy. No to jest pewna tendencja, jaka jakby zrozumiała. Noszenie identyfikatorów tu troszeczkę inaczej, bo już tutaj najlepiej jest w przypadku tych miast średnich, między 200 tysięcy a 400 tysięcy, prawda? Ale żeby nie przedłużać, to przejdziemy dalej. Sekretariat, proszę Państwa, kolejna ważna instytucja w sądzie. No i w 9% obserwacji pracownik sądu sam oferował pomoc obserwatorowi błąkającemu się, mówiąc kolokwialnie, po korytarzu. No jest to pozytyw, prawda? Ale pytanie, czy to ta liczba jest wystarczająca, te 9%. W 3% przypadków obsługa sekretariatu nie była w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 3% niby mało, no ale jednak, proszę Państwa, teoretycznie sekretariat powinien nam udzielić zawsze informacji, prawda? Tutaj mówimy o takim bardzo prostym pytaniu. Obserwatorzy byli zachęcani do pytania, jeżeli rozprawa się na przykład opóźnia, to zapytać, czy ona się odbędzie, prawda? Czy została przeniesiona, czy co się z nią dzieje. I sekretariaty czasami ignorują osoby pytające o takie rzeczy. Osoby znajdujące się w sądzie, które mają swoją rozprawę na przykład, no muszą mieć dostęp do akt sprawy, prawda? Muszą mieć jakieś, nie będą przecież tego robić na korytarzu bądź w toalecie, prawda? Więc przydałoby się jakieś takie fajne miejsce typu czytelnia akt, prawda? Jednak nasi obserwatorzy w 8% przypadków nie znaleźli czytelni akt ani żadnego dyskretnego miejsca do zapoznania się z nimi. No jest to też kolejne uchybienie, 8% niby mało, ale jednak znacząca liczba. To są kolejne cytaty z naszych obserwacji. Jak widać, w niektórych miejscach interesant zdaniem obserwatora jest traktowany protekcjonalnie. Natomiast po raz kolejny pokazujemy, że w niektórych miejscach z kolei pracownicy są uznawani za bardzo miłych i chętnie pomagających i udzielających informacji. Tutaj jakby mamy rozpisane to, o czym wcześniej była mowa, czyli ta czytelnia akt i jak to się rozkłada, jeśli chodzi o wielkość miast, ale ponieważ mamy mało czasu, to nie będziemy tego szczegółowo omawiać. Te spóźnienia, o których już tutaj wspominaliśmy. 51% rozpraw rozpoczyna się z opóźnieniem, które w prawie połowie przypadków wynosi co najmniej 15 minut, średni czas opóźnienia wynosi 14 minut. I tutaj jakby bardzo ciekawy jest ten wykres, dlatego że
te dane zaznaczone na czerwono to są spóźnienia odnotowane z winy sądu i one jakby to jest największa ich liczba zdecydowanie i one sięgały w skrajnych przypadkach nawet do 100 minut. Znaczy po lewo mamy właśnie liczbę minut, długość opóźnienia w minutach, a u dołu mamy liczbę tych spóźnień. Jak widać, tych spóźnień było w sumie zaobserwowanych 1290, jeśli chodzi o tych leżących z winy sądu. Tutaj na pomarańczowo są przedłużenia wynikające z poprzedniego posiedzenia, że ono się po prostu przedłużyło i dlatego. No i zdarzają się też oczywiście z winy uczestników, ale w mniejszej i zdecydowanie liczbie. Łączna długość czasu. Zagadka to miała być. Tych obserwacji było w tym ostatnim cyklu monitoringu ponad 5000. Ile godzin nasi obserwatorzy, to jest zagadka, spędzili łącznie oczekując na rozprawę? Jak Państwo myślicie? No, 500 godzin, proszę Państwa. To było 500 godzin, można łatwo przeliczyć pewne koszty też dla gospodarki, prawda, tego czasu oczekiwania na rozprawy. Spóźnienia, co ciekawe, co było dla nas nowe w tym cyklu monitoringu, objęliśmy monitoringiem również sądy okręgowe, no, gdzie spodziewaliśmy się pewnego wyższego poziomu, wyższych standardów. Okazuje się, że w sądach okręgowych spóźnienia są dłuższe. Wynika to po części z tego powodu, że częściej tam strony mają profesjonalnych pełnomocników, ci pełnomocnicy gdzieś biegają między rozprawami, bardzo często ta liczba spóźnień z powodu późniejszego stawienia się stron jest większa, więc jest to ciekawy dodatkowy problem, który pojawia się w sądach okręgowych. Mimo że spraw w sądach okręgowych jest, proszę Państwa, dużo, dużo mniej, to też warto wspomnieć, to znaczy w tych sądach rejonowych jest dużo więcej, a mimo to spóźnienia dłuższe są w okręgowych, no ale to kolejna rzecz do zbadania szczegółowego. Jeśli chodzi o wywoływanie rozpraw, taka też wydawać by się mogła banalna rzecz, ale to jest, nasi obserwatorzy zauważyli, że w 3% obserwacji odnotowane niesłyszalne wywoływanie rozpraw, czyli pani bądź pan wychodzący sobie coś tam mruczy pod nosem, prawda, i nie wiadomo za bardzo co, a okazuje się, że to jest wezwanie na rozprawę, prawda, która może być bardzo ważna z punktu widzenia życia danej osoby. 7% zaplanowanych rozpraw w ogóle się nie odbyło. To też ciekawa rzecz. No i na 12% takich rozpraw ktoś niepotrzebnie czekał, czyli nie miał informacji o tym, że ta rozprawa jest odwołana. Po raz kolejny mamy szczegółowe dane, ale one są trochę mniej istotne z perspektywy całości, więc też je pominę. Mamy tu, proszę Państwa, prokuratora uroczego w czerwonym żabocie. No i ten wątek, który już jakby napomknęliśmy, to znaczy w 86% sądów zdarza się, że prokurator przebywa na sali poza czasem rozprawy i sobie rozmawia z sędzią. Proszę Państwa, ja akurat też miałem okazję dłużej rozmawiać z prokuratorami i sędziami na ten temat, prowadząc badanie ewaluacyjne dla fundacji i jej działań. No i pewien paradoks się pojawiał w wypowiedziach, bo prokuratorzy i sędziowie mówili, że oczywiście oni rozmawiają tylko i wyłącznie o rzeczach banalnych, o dzieciach, o wakacjach i tak dalej. Ale w drugim zdaniu jedna z pań powiedziała, no ale przecież gdyby nie te spotkania pomiędzy rozprawami, to przecież w ogóle nie byłoby mowy o żadnych ugodach. I w tym momencie troszeczkę nas zatkało. Oczywiście nie możemy podać ani nazwiska, ani jakby gdzie ta wypowiedź została zaobserwowana. Natomiast taka miała miejsce. To znaczy ona, ta pani, w tym przypadku akurat prokurator, no chcąc nie chcąc odkryła pewne tajemnice, to znaczy powiedziała wyraźnie, że jednak zdarzają się rozmowy o sprawie podczas tych spotkań na sali w przerwach rozpraw. Więc no, mamy do czynienia z ważnym problemem. Jeśli się rozmawia z kolei z trzecią stron, z pełnomocnikami, na przykład radcami prawnymi, no to oni to bardzo mocno krytykują. Znaczy mówią wyraźnie, że... Tak? Zaobserwowanych. Nie, to są rzeczy rozłączne. To się dzieje w większości sądów, ale nie na każdej rozprawie w tym sądzie, tylko głównie w wydziałach karnych na około co czwartej rozprawie, ale w niemalże wszystkich sądach, które obserwowaliśmy.
No, sprawy karne, tam prokuratorzy są kluczowi. Więc nasza fundacja będzie na pewno dalszą swoją działalność kierować na te tory, żeby właśnie ten problem jakoś nagłośnić i jakoś próbować z nim walczyć. Tutaj kwestią do rozwiązania jest właśnie sprawa ugód, ponieważ na przykład anglosaskie systemy prawne mają te nieformalne posiedzenia przedsądowe, spotkanie gdzieś w gabinecie, jakby wpisane w system. I jest to dosyć oczywiste, że strony się spotykają z sędzią, rozmawiają, negocjują, jeżeli nie uda się dogadać, to startujemy z rozprawą. Dlatego tam tak naprawdę niewiele spraw rozstrzyganych jest na sali sądowej. Natomiast no, u nas takim narzędziem, które można by wykorzystywać, jest posiedzenie, gdzie można by zarządzić posiedzenie, ono by się pojawiło na wokandzie i tam próbować do tej ugody doprowadzić. No ale prawdopodobnie szybszym, skrótowym postępowaniem jest takie nieformalne wejście prokuratora na salę rozpraw. Jest to zapewne dla całego systemu funkcjonalne, bo szybciej się da pewne rzeczy załatwić, natomiast no, z naszej perspektywy jest to zaprzeczenie zasady jawności tego postępowania i stąd będziemy naciskać na znalezienie jakiegoś innego rozwiązania, które oczywiście będzie funkcjonalne, pomoże te ugody prowadzić, ale jednocześnie będzie czynić zadość zasadzie jawności. Przejdźmy teraz do sędziów i danych, które zaobserwowaliśmy na ich temat. Na 5% jawnych rozpraw sędzia miał zastrzeżenia do obecności publiczności. No tutaj bardzo różne sytuacje się zdarzały, żeby najbardziej skrajną Państwu uzmysłowić, no to kiedy jedna z pań sędzi dowiedziała się, że nasza obserwatorka jest właśnie z tej fundacji Courtwatch Polska, to właśnie tak pogardliwie powiedziała z tej fundacji właśnie i jakby zabrała od niej narzędzie, czyli kwestionariusz i czytała na głos te pytania, które są zawarte w ankiecie uniwersalnej, wyśmiewając każde z nich. No i proszę Państwa, no, pytanie, czy to o to chodzi jakby w jawności rozprawy, czy działalność, która ma poszerzać ewidentnie społeczeństwo obywatelskie, no, powinna być tak odbierana przez sędziów. W 3% obserwacji odnotowano niekulturalne lub agresywne zachowanie ze strony sędziego. No proszę Państwa, po raz kolejny 3%, co to jest, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć, no ale no, często jest tak, że na dany sąd jest taki jeden sędzia, który właśnie na przykład podnosi statystykę i jak ktoś powiedział, robi ten czarny PR całemu sądownictwu. No, oczywiście jesteśmy dalecy od tego, żeby tutaj jakby bronić sądu, prawda, ale trzeba też powiedzieć, że ci niekulturalni sędziowie, agresywni i ich zachowania, no po prostu psują robotę tym zwykłym, dobrym, porządnym sędziom, bo tacy też są, proszę Państwa, wbrew niektórym stereotypom. No i no, my też tego chcemy uniknąć, prawda? Właśnie, tutaj... A propos tych 3%, jeszcze tutaj też są pewne zależności takie systemowe, nie mamy tego wykresu, ale w rozpisaniu tych liczb niekulturalnych bądź agresywnych zachowań na poszczególne wielkości miasta okazuje się, że ta liczba niekulturalnych bądź agresywnych zachowań rośnie z wielkością miasta. A więc inna jest rola społeczna sędziego w małym miasteczku, gdzie mu się wszyscy w pas kłaniają, jest to lokalny autorytet i on sobie nie pozwala na pewne zachowania na sali sądowej. Inna jest sytuacja sędziego bardzo obciążonego pracą w dużym sądzie warszawskim, który te sprawy gdzieś tam z tej wokandy jak na taśmie produkcyjnej bardzo szybko załatwia i także jest to problem systemowy i my mamy tego świadomość, że raczej należy traktować te przypadki takich zachowań, no oprócz, przepraszam za wyrażenie, recydywistów, czyli sędziów, na których obserwatorzy skarżą się wielokrotnie, a potem w nieformalnej rozmowie przedstawiciel sądu nam potwierdza, że ten sędzia to ma taki charakter. Oprócz recydywistów widać w tym problem systemowy. No, są sędziowie w tym kraju bardzo przeciążeni, nie? Co podejrzewamy wpływa nie tylko na ich zachowanie na sali rozpraw, ale też na głębokość analizy danej sprawy i w konsekwencji jakość tego orzecznictwa. Kolejny ciekawy cytat widnieje tutaj. No, obserwator powiedział, że jest w formie publiczności niezwiązanej ze stronami, natomiast sędzia spytał, z jakiej jest instytucji i zażądał legitymacji pracowniczej i pytał, czy ma zgodę prezesa sądu na prowadzenie notatek.
bardzo ciekawe, dlatego że no, konia z rzędem temu, kto znajdzie zapis w prawie mówiący, że właśnie nie wolno prowadzić notatek na przykład, prawda, na sali rozpraw. Idąc dalej tym tropem, kolejna pani sędzia, jeśli dobrze mówię, zabroniła sporządzać notatki, mówiąc, że może to robić tylko prokurator i obrońca, prawda, czyli papier i ołówek jest wrogiem sądów, zdaniem niektórych sędziów, prawda. No i po raz kolejny prezentujemy też pozytywne przykłady, dlatego że takie też były. Tutaj mamy jeden cytat, tutaj drugi. Zatem, tak jak mówię, są zarówno ci dobrzy, jak i ci źli, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. No proszę Państwa, tak wygląda ten wycinek z naszego raportu, jeśli chodzi o dane. Mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa działalnością naszej fundacji. Oczywiście była tutaj wcześniej mowa o pewnych mikrodziałaniach. My również namawiamy wszystkich, także z Państwa, żeby jakby włączyć się w działalność naszej fundacji. Można to zrobić na różne sposoby. Można na przykład zostać naszym obserwatorem po prostu i chodzić na rozprawy i wypełniać kwestionariusz, który jest na naszej stronie. Można to zrobić oczywiście wpłacając jakąś darowiznę na naszą organizację, ale można to też zrobić biorąc udział w projekcie, który powołujemy w tej chwili. On to jest rzecz nowa i wydaje się, że ma przed sobą niesamowity potencjał. Mianowicie chodzi o projekt Wokanda Obywatelska. To o tym opowie już Michał, natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że jest to rzecz, w której każdy może zgłosić każdą rozprawę za pomocą tego narzędzia i dzięki temu dowiedzą się o niej nasi obserwatorzy, jest duża szansa, że się na niej właśnie pojawią. Także jeśli ktoś ma obawy dotyczące tego, czy jego proces będzie przebiegał zgodnie z procedurami, to wystarczy, że to zgłosi i wtedy ma szansę, że będzie obserwator. I oczywiście nie gwarantujemy, że to, że ten obserwator przyjdzie, zapewni przebieg procesu zgodnie z procedurami, no bo to jest dosyć oczywiste. Natomiast o co tu chodzi? Zauważyliśmy, tak jest zapewne los każdej organizacji, która zajmuje się poradnictwem prawnym czy innymi działaniami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. Również i my doświadczyliśmy tego, że zaczęły się w pewnym momencie sypać e-maile od osób, które mają poczucie krzywdy w kontaktach z sądem. My nie jesteśmy w stanie ocenić, czy słusznej, czy niesłusznej, bo nie jesteśmy prawnikami i z pokorą jakby trzeba to przyjąć. Natomiast okazuje się, że bardzo wielu Polaków ma potrzebę, ma poczucie, że nie są dostatecznie przed sądem reprezentowani, że czują się słabi w kontakcie z tą instytucją. I postanowiliśmy przygotować taki prosty system, dzięki któremu osoby, które chcą zawiadomić o jakiejś rozprawie, bądź dlatego, że same są stroną, bądź dlatego, że są dziennikarzami i wiedzą, że ta sprawa będzie ciekawa i warto, żeby ludzie się od niej dowiedzieli, bądź są rzecznikami sądów i chcieliby, o, nasz świetny sędzia, mam bardzo ciekawą sprawę, pokażmy ją światu, bądź organizacje pozarządowe, które w toku swoich działań występują przed sądem. Znajome stowarzyszenie broni prawa do dostępu do informacji publicznej i bardzo często występuje przed sądami administracyjnymi w tej sprawie. Chcieliśmy stworzyć narzędzie, które tym wszystkim osobom i podmiotom pozwoli pochwalić się światu rozprawami, które gdzieś tam będą ich udziałem. I to jest właśnie Wokanda Obywatelska. Jak to działa? Jest to bardzo prosta strona internetowa. I teraz tak, już próbuję. Jednak na gazecie najlepiej, tego się z dzisiejszego dnia nauczyłem. To jest adres tej strony, bardzo prosta strona, której ważną częścią jest taki formularz, dostępny dla wszystkich, nie trzeba się logować, nie trzeba się rejestrować, choć można, gdzie wybieramy sobie, czy jest to sąd rejonowy, okręgowy, wybieramy miasto z listy, datę, godzinę, sygnaturę, ewentualnie salę, jeśli znamy. Opisujemy tą sytuację. No, mogą być subiektywne opisy, dlaczego chcielibyśmy przedstawić tą rozprawę światu. Te rozprawy wystąpią na tej liście, ale oprócz tego, że wystąpią na tej liście, to proszę Państwa, my mamy, tak jak już tam wspominaliśmy, około 500 obserwatorów. Niektórzy już nie są aktywni,
odwiedzili kilka razy sąd i przestali to robić, inni robią to cały czas. Niemniej jednak te osoby są. Jeżeli zgłosicie Państwo rozprawę, to obserwatorzy z tego miasta, w którym ona się będzie odbywać, otrzymają od nas informację, że zgłoszono taką a taką rozprawę, zachęcamy do przyjścia. Więc i oczywiście ci obserwatorzy nie rozkładają się równomiernie, jest ich, jak wspomniałem, mało w Łodzi, choć liczymy, że to się zmieni, a dużo w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie. Niemniej oczywiście to, że my poinformujemy ich o rozprawach, nie oznacza, że przyjdą, bo to są wolontariusze, mogą nie mieć czasu. Natomiast chcemy informować, chcemy, żeby ludzie o tym wiedzieli i chcemy też, to jest jakby drugi cel Wokandy Obywatelskiej, zbierać informacje o tym, jakiego rodzaju sprawy ludzie nam zgłaszają, bo kilka problemów jest, które zidentyfikowaliśmy. Pewno problemem są sprawy o zniesławienia. Artykuł 212 Kodeksu Karnego niestety jest i w skali ogólnopolskiej i bardzo często lokalnej wykorzystywany, żeby lokalnych dziennikarzy, społecznych blogerów wyciszać i chcemy jakby te przypadki odnotowywać. Także zachęcamy, jeżeli w toku działalności, którą prowadzicie obywatelskiej, przyjdzie wam stanąć przed sądem, zachęcamy, żebyście nas o tym poinformowali, przekażemy tą informację naszym obserwatorom, bo to jest dalszy ciąg również edukacji tych młodych ludzi, żeby oni przyszli i zobaczyli, z jakimi rzeczywistymi problemami ludzie się w sądach zmagają, a nadto jest to nie gwarancja, ale duża szansa, że na takiej rozprawie pojawi się publiczność. Na Wokandzie Obywatelskiej tak wygląda mniej więcej, sobie można do kalendarza pobrać, wszystkie te nowoczesne gadżety są, można na Facebooku się pochwalić rozprawą, to jest dosyć oczywiste, jest mapka jak do sądu dotrzeć, więc... Z naszej strony wszystkie możliwe informacje podaliśmy i tylko wystarczy, że ktoś zgłosi rozprawę i Także zachęcamy, jeżeli przyjdzie Państwu, bądź komuś znajomemu, bądź wiecie po prostu o jakiejś sprawie, która jest ważna społecznie, którą trzeba by pokazać, zachęcamy, żebyście korzystali Państwo z tego narzędzia i informowali świat o tym, co się dzieje w sądzie.